Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach, czy miasto weźmie kredyt oraz wielokulturowa kolacja w PWSZ. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie banku, który udzieli Legnicy długoterminowego kredytu. Urząd Miasta chce się zadłużyć na kolejne 34,5 miliona złotych, a spłacać będą to mieszkańcy do 2032 roku. Prezydent Tadeusz Krzakowski we wrześniu twierdził, że to tylko furtka do ewentualnego kredytu i wszystko zależy od wpływów do budżetu w drugiej części 2017 roku. Pożyczka miałaby pokryć tegoroczny deficyt budżetowy. Radni opozycji grzmią, że to droga donikąd, a za błędy obecnego prezydenta będą płacić kolejne pokolenia legniczan. Mamy tu do czynienia z takim klasycznym przykładem spirali zadłużenia, gdzie kolejne zobowiązania są spłacane przez kolejne kredyty i to tak naprawdę trwa od 15 lat. Ja przypomnę, że na początku rządów pana prezydenta zadłużenie miasta wynosiło niespełna 30 milionów. Dzisiaj dobija do 300. I jestem przekonany, że pan prezydent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Do Urzędu Miasta wpłynęły już 3 oferty banków. Wynika z nich, że miasto będzie musiało oddać dodatkowo około 12 milionów złotych. Z jednej strony mamy formalne, tak zwane progi ostrożnościowe, których prawdopodobnie jeszcze miasto nie przekracza. Ale z drugiej mamy pewne trendy, które możemy bardzo czytelnie obserwować i one pokazują jednoznacznie, że pan prezydent nie ma pomysłu na generowanie dochodów do budżetu, a jednym z takich najprostszych, bo łatwo je zaciągnąć, jest właśnie kredyt bankowy. Uważam, że można w zupełnie inny sposób zadbać o wpływ środków do miasta, między innymi poprzez zwiększenie pieniędzy z CIT-u na przykład, tak, czy z podatków, tak aby nie trzeba było ciągle jakby brać kolejnych kredytów i zadłużać miasto. Miasto pozyskało choćby pierwszego inwestora do tzw. podstrefy Legnica 2, czyli terenów inwestycyjnych przy Jaworzyńskiej. W ten sposób wpływy do budżetu będą większe. To jest dobry kierunek, tylko znowu powiem tak, przez te 15 lat Legnica mogła pozyskać nawet nie dziesiątki, ale setki milionów z budżetów europejskich, między innymi na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i tego nie zrobiła. I tu jakby mam największy żal, że zamiast wydawać pieniądze, które były na stole, gdzie inne gminy po nie sięgały, budowały z pieniędzy europejskich między innymi strefy aktywności gospodarczej, Legnica z tego nie skorzystała. Jarosław Rabczenko już wcześniej mówił o polityce zarządzania miastem, że to finansowa jazda bez trzymanki. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Witelona odbyły się otrzęsiny. Jednocześnie zagraniczni studenci brali udział we wspólnej kolacji, na której pokazywali swoje tradycje i potrawy. Studenci na wspólnej kolacji postanowili podzielić się swoimi tradycjami. Niektórzy ubrali nawet charakterystyczne stroje. To nasza tradycyjna suknia, którą zakładamy na śluby. Dziś mamy spotkanie z tradycjami i jedzeniem z różnych krajów i dlatego chciałam pokazać swój tradycyjny strój i obyczaje z Afganistanu. Nie mogło zabraknąć wielu smaków z różnych części świata. Razem z przyjaciółmi przygotowałem makaron, bruschettę z pomidorami oraz tiramisu jako słodki deser. Na Legnickiej Uczelni studiuje wiele osób w ramach programu Erasmus. Będąc szczerym, bardzo się cieszę z pobytu w Polsce. Nigdy wcześniej nie byłem w żadnym europejskim kraju. Kiedy dotarłem, byłem bardzo zadowolony. Ludzie są mili i zdążyłem bardzo polubić wielu Polaków. Your people are really kindful and in fact I love all of Poland people. Było również śpiewanie znanych piosenek z różnych krajów. Turcy zaprezentowali popularny w ich kraju utwór. Oh,
Wspólna zabawa pozwoliła Polakom na poznanie tradycji przyjaciół z innych krajów oraz obcokrajowcom na poznanie polskiej gościnności. Nadzwyczajny koncert w ramach 26. Legnickich Wieczorów Organowych odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na organach Kościoła Ewangelickiego Marii Panny zagra Irena Wisełka-Cieślar. Koncert finałowy to nie koniec Legnickich Wieczorów Organowych. Na legniczan czeka jeszcze jeden występ związany z jubileuszem 500-lecia reformacji. Miejsce nieprzypadkowe, ponieważ w wyniku reformy kościoła, którą w XVI wieku zapoczątkował Marcin Luter, wśród nowych odłamów chrześcijaństwa wyłonił się także luteranizm, a do tej rodziny należy właśnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. W recitalu organowym wystąpi profesor Irena Wisełka-Cieślar, która jako kameralistka i solistka prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Profesor Irena Wisełka-Cieślar jest dziekanem Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi. W programie koncertu usłyszymy dzieła takich kompozytorów jak Johann Sebastian Bach czy Johann Gottfried Walter, czyli muzyka dawna. Niemniej jednak będzie to koncert zdominowany muzyką współczesną, takich kompozytorów jak Jerzy Bauer czy Denis Bedard. Koncert odbędzie się 29 października o godzinie 19:15. Wstęp jest wolny. Huta Miedzi Legnica ma za sobą tak zwany krótki postój, który trwał 2 tygodnie na przełomie września i października. Produkcja trwała nieprzerwanie, bo prowadzono ją z zapasów. Dziś huta szykuje się już do postoju, który będzie za 3 lata. Po postoju trwającym 2 tygodnie w legnickiej hucie ciąg pirometalurgiczny już pracuje. Normalnie pracują piece szybowe, konwertory i piece anodowe. Kiedy wydział miał postój, wydział elektrorafinacji normalnie pracował. Mieliśmy zgromadzony zapas prawie 6 tysięcy ton anod, co pozwoliło nam produkować katody bezpośrednio cały czas. Dzięki sprawnemu przebiegowi prac remontowych oraz terminowemu uruchomieniu pieców można kontynuować realizację zadań planowych i przygotowywać się do długiego postoju. Krótki postój w legnickiej hucie był spowodowany koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw i modernizacji urządzeń. W tym postoju prowadziliśmy remonty na bieżąco, no i co pozwoli nam prowadzić dalszą produkcję. Liczymy na duży postój w 2019 roku, gdzie będziemy w tym okresie stać, prowadzić prace remontowe przez okres 60 dni. I w tym momencie przeprowadzimy inwestycje, remonty, modernizacje, co pozwoli, będziemy mniej oddziaływać na środowisko. Do czasu rozpoczęcia długiego postoju trzeba będzie zgromadzić w zapasie 25 tysięcy ton anod, aby móc realizować planową produkcję miedzi elektrolitycznej. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a tuż po niej na kwadrans akademicki. Do zobaczenia.